Czwartek, siódmy tydzień wielkanocny. W pierwszym czytaniu z dziejów apostolskich mamy dosyć ciekawą scenę. W Jerozolimie trybun rzymski, chcąc dowiedzieć, o co chodzi tak naprawdę z tym Pawłem, dlaczego jest oskarżany, stawia go przed Sanhedrynem, przed arcykapłanami, wobec faryzeuszów i saduceuszów i każe mu go w jakimś sensie przebadać. Natomiast Paweł, wiedząc, że jest bardzo mocne stronnictwo faryzeuszów przeciwko saduceuszom i na odwrót, no, mówi o tym, że spodziewa się zmartwychwstania umarłych, a saduceusze nie wierzyli w życie po śmierci. No i powstał taki spór i rozłam między nimi, że nie szło dojść do ładu, o co w tym wszystkim chodzi. I pomyślmy, że czytając ten fragment dzisiaj, pomyślmy o tym, że te stronnictwa, że te rozłamy, one były zawsze, nie tylko w czasach Pana Jezusa. Ten jest Apollosa, ten jest Kefasa, ten jest Pawła, ten jest Chrystusa, faryzeusze, potem mamy saduceuszy, Sejńczycy, czy jacykolwiek jeszcze inni ludzie. Więc widać było, że tych stronnictw jest i to jest normalne, że ludzie się dzielą na jakieś stronnictwa. I to jest normalne, że też dzisiaj w Kościele mamy takie, którzy są z tej i z tamtej strony. Natomiast chodzi generalnie i też jest normalne, że jest spór między tymi ludźmi, no bo gdyby nie spór, to przecież by się ludzie też nie dzielili. Natomiast chodzi w tym wszystkim o to, żeby mając świadomość, że jesteś inny, mając świadomość, że masz swoje poglądy, mając świadomość, że inni się z tobą nie zgadzają, żeby nie nienawidzić, żeby nie być zły na innych, że wierzą w to, co wierzą, żeby to, co jest nas dzieli, nie było źródłem po prostu nienawiści, źródłem nienawiści. Jeśli człowiek w życiu znajduje swoją drogę, jeśli człowiek w życiu jest świadomy, że inni mogą inaczej myśleć, jeśli po prostu zostawia im wolność, wiedząc, że Pan Bóg i w tym wszystkim osądzi, to już jest bardzo wiele. Bardzo wiele, bo byłoby niedobrze, gdyby różnorodność prowadziła nas do nienawiści. W psalmie 16 mówi psalmista o tym, że zawsze stawia sobie Pana przed oczy i On jest po mojej prawicy, nic mną nie zachwieje. No jeśli Bóg jest przed moimi oczami, to znaczy ja wiem, że Bóg jest, wiem, że istnieje, wiem, że jest wszechmogący, wiem, że jest przy mnie. Ciekawe to jest to, że trzeba sobie stawiać Pana przed oczy. To nie jest tak, że ja idę do Pana Boga, to ja decyduję, czy ja Boga widzę. Ja decyduję, czy On jest na wyciągnięcie mojej ręki. Ja w pewnym sensie decyduję, bo mogę zamknąć oczy, mogę po prostu zatrzasnąć drzwi. Jak w Apokalipsie, kiedy czytamy, oto stoję u drzwi i kołaczę, jeśli ktoś usłyszy głos i drzwi otworzy, wejdę do niego i będę z nim wieczerzał. Bóg stoi, ale to od nas zależy, czym otworzymy drzwi. Bóg jest przed naszymi oczami, ale to od nas zależy, czego postawimy przed naszymi oczami. Tu myślimy o adoracji, myślimy o mszy świętej, myślimy o modlitwie, bo jeśli będziemy widzieć Boga, czy stawiać Go przed swoimi oczami, to nabierzemy pewności, że nie jesteśmy sami, a jeśli jesteśmy z kimś, kto jest wszechmogący, to czego się mamy bać? Czego się mamy bać? Przecież tak naprawdę w życiu najważniejszy problem to jest problem niewiary. Gdybyśmy naprawdę wierzyli, że Bóg jest, że nas kocha, że się troszczy o nas i że tak naprawdę nie dopuszcza na nas żadnego krzyża, który jest przeciwko nam, no to byśmy się nie bali, byśmy mieli spokojne serce. No przecież Bóg jest ze mną, to kogo mam się lękać? Ewangelia Jana odsłania nam modlitwę arcykapłańską Jezusa, w której prosi On o jedno. Prosi o jedność, aby wszyscy stanowili jedno, jak Ty, Ojcze, we mnie, a ja w Tobie, aby i oni stanowili w nas jedno, by świat uwierzył, że Ty mnie posłałeś. A więc jedność jest znakiem bliskości, jest znakiem więzi, znakiem wspólnoty. I teraz Jezusowi zależy na tym, żeby uczniowie byli jedno ze sobą, ale też jedno byli w Bogu, tak jak On jest w Ojcu. Po to, żeby ludzie poznali, żeby ludzie uwierzyli. Ludzie uwierzą, widząc zjednoczenie uczniów między sobą i widząc zjednoczenie uczniów z Bogiem. W tym sensie to jest wielki wyrzut sumienia i też taki apel dla nas, żebyśmy wszystko robili, że mając świadomość różnorodności w Kościele, czy w chrześcijaństwie, czy w świecie, mając świadomość tego, że jesteśmy różni, żeby jednak walczyć o tę jedność, tę podstawową jedność, o taką więź między sobą, że tak jak w starożytności mówiono o chrześcijanach, patrzcie, jak oni się miłują, żeby mogli powiedzieć, patrzcie, jak oni są zjednoczeni, patrzcie, jak oni potrafią po prostu prowadzić spory. To jest rzecz szalenie ważna, bo tak jak w małżeństwie jedność małżeńska jest znakiem tego, że w małżeństwie się dobrze dzieje, tak jedność chrześcijańska jest znakiem tego, że w chrześcijaństwie się dobrze dzieje. Jedność z Bogiem jest znakiem tego, że rzeczywiście żyjemy i działamy dla Pana Boga.
Obyśmy przynajmniej, jak nie potrafimy być jedno, obyśmy przynajmniej dołączyli do tej modlitwy Jezusowej. Modlitwy, która jest tęsknotą za bliskością, tęsknotą za jednością. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty. Amen.